Byliśmy wielkim, dumnym narodem. Ludzie urodzeni i wychowani przed wojną mieli wiedzę i świadomość dokonań Polaków. Znaczenia Polski w dziejach świata, Europy, kultury i chrześcijaństwa. Zostali nauczeni prawdy historycznej, dumy ze swojej polskości, patriotyzmu. Dlatego tak dobrze spisali się w czasie wojny, okupacji niemieckiej i sowieckiej. Po wojnie pamięć narodowa, historyczna została ograniczona, zafałszowana na użytek mocodawców z Kremla i rodzimych sprzedawczyków. Wychowano kolejne pokolenia Polaków, nie znających swojej historii, prawdy o bohaterach i wrogach. Na szczęście nie wszystkich wymordowali. Przeżyli świadkowie i zachowały się dokumenty. Jest w Warszawie, na ulicy Towarowej, miejsce szczególne. To tu skupiła się nadzieja tych, którzy pół wieku czekali na prawdę o Polsce. Na wolność, niepodległość. I tu skupiła się wrogość i nienawiść tych, którzy chcieliby ukryć swoje haniebne czyny, wymazać raz na zawsze, odkreślić grubą krechą. A obok, sprzeciwka, spoglądają z nadzieją na piękną, wolną Polskę powstańcy Warszawy, którzy doczekali się nowoczesnego centrum historycznego na miarę wydarzenia. Instytut Pamięci Narodowej powstał, by odbudować historię Polski skrywaną, fałszowaną przez wrogów narodu polskiego. 29 grudnia 2005 roku złożył przysięgę nowy prezes IPN-u, doktor habilitowany Janusz Kurtyka, następca profesora Leona Kieresa. Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej służyć wiernie narodowi polskiemu, stać na straży prawa, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Tak mi dopomóż Bóg. Zaczęła się wielka ofensywa, ciężka praca, walka z czasem, aby jak najwięcej ocalić, przejąć dokumentów, opracować, zabezpieczyć i przygotować do jak najszerszego udostępniania społeczeństwu. Ocalić od zniszczenia. Wyjść do ludzi, publikować, organizować wystawy, spotkania. Udostępniać naukowcom, dziennikarzom. Przywracać od początku prawdę o wydarzeniach, procesach, ludziach. Prawdę o ojczyźnie. I nawet gdyby nie wiem jak to patetycznie zabrzmiało, a niektórym wydawałoby się niepotrzebnym babraniem w określonej grubą krechą przeszłości, to mądry człowiek wie, że tylko prawda czyni jednostki, narody, państwa naprawdę wolnymi. Te dokumenty, żeby opracować merytorycznie, czyli zapoznać się z ich zawartością, zobaczyć kartkę po kartce, spisać występujące w nich nazwiska, miejscowości, czyli zrobić indeks nazwisk geograficzny, wymaga bardzo dużo czasu. Zaczęliśmy to robić. Od 2 lat powstała aplikacja, baza potężna, która się nazywa Nexus, w której zaczynamy już opisywać, co znajduje się w poszczególnych teczkach. Około 90 kilometrów akt Instytutu Pamięci Narodowej w całej Polsce.
drugi okres, kiedy trzeba było mieć pomysł na to, co z tym zrobić, w jaki sposób to udostępniać, czy ruszyć z procesem digitalizacji, to tutaj to jest zasługa rzeczywiście prezesa Kurtyki, że zostało to wdrożone w życie i była odwaga podjęcia takiej decyzji, bo to nie jest kwestia zakupu samych skanerów, tylko to jest też kwestia całej technologii, opracowania tego, w jaki sposób to przetwarzać, w jaki sposób udostępniać. Ja akurat zajmuję się gromadzeniem zasobu. Darczyńcy, którzy do nas przychodzą, widzę w nich takie wsparcie, zadowolenie, że jest instytucja, jak Instytut Pamięci Narodowej, której mogą przekazać swoim następnym pokoleniom swoje doświadczenia, swoje relacje. Najczęściej są to ludzie starsi, którzy widzą, że to jest jedyne miejsce, gdzie mogą zostawić po sobie jakiś ślad. Nie nam dzisiaj archiwistom oceniać, które materiały za 30-50 lat będą wartościowe dla socjologów, dla historyków. Dzisiaj są te akta operacyjne modne. Za 10-15 lat może nikt się już tym nie interesować, a zaczną się skupiać na tych dokumentach, które Instytut Pamięci Narodowej także gromadzi, dzisiaj przez nas niedocenianych. Janusz Kurtyka zelektryzował zespół młodych, wykształconych ludzi, którzy wiedzieli, dlaczego pracują, nie licząc godzin, dni i nocy. Wiedzieli, że warto. Pracując w archiwum, my doświadczyliśmy czegoś trochę niesamowitego dotychczas, podczas takiego naszych codziennych kontaktów z prezesem. To był prezes, który się interesował niesamowicie archiwum, które archiwum traktował jako serce Instytutu. Miał taką świadomość, że bez akt nie byłoby Instytutu, nie byłoby postępowań rejestracyjnych, nie byłoby ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, przeciwko zbrodni komunistycznych, zbrodni hitlerowskich. Miał taką świadomość, że to jest najważniejsza część Instytutu i on nam to starał się pokazywać i jednocześnie uzmysławiać tym pracownikom, którzy w to nie wierzyli, że jednak tak jest. Przykładał wagę do naszej pracy niesamowitą, interesował się i to, bo to widać, że to jest taka ogromna drobiazgowość. Nigdy nie zapominał przyrzeczeń, nigdy nie zapominał tego, co kto robi. Kiedy jechaliśmy w windzie, no to się pytał, a jak ta sprawa, a jak tamta sprawa? To było niesamowite, jeśli idzie o prezesa dużego Instytutu, to było to coś niesamowitego. To dopiero początek drogi. Nie wiemy, jak długo będzie trwała ta droga i nie wiemy, jakimi zakrętami będzie ta podróż podążała. IPN powstał za późno, dopiero w 2000 roku. Wiele dokumentów zostało zniszczonych, często bezpowrotnie. Kolejne ekipy rządzące po okrągłym stole po 1989 roku nie chciały, aby przeszłość, ich przeszłość, ujrzała światło dzienne. Największa skala zniszczenia odbywały się przez cały czas PRL-u, zarówno na podstawie obowiązujących w resorcie przepisów prawa, jak i też omijając to prawo, szczególnie w okresach tak zwanych przełomów politycznych, czyli rok 56 przede wszystkim, a później oczywiście rok 89 i 90. Nie jesteśmy w stanie po dziś dzień określić procentowo ilości zniszczonych materiałów, co nie znaczy, że nie dałoby się tego zrobić. Trzeba było odnaleźć wszystkie możliwe dzienniki archiwalne, wszystkie możliwe inwentarze, oczywiście wytworzone przez byłe służby, i żmudnie konfrontować to ze stanem rzeczywistym, stanem obecnym. I to też nie byłby pełen obraz skali zniszczenia materiałów. Zniszczono większość steczek agentury służb wojskowych. Do tej pory sprawia nam kłopot opracowanie szczegółowe tych akt, które pozostały po informacji wojskowej, po drugim zarządzie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i po Wojskowej Służbie Wewnętrznej. Są tam rejestrowani jako tajni współpracownicy ludzie, którzy tak naprawdę nie mieli nic ciekawego do powiedzenia, może nic ciekawego nie chcieli powiedzieć, a są tam osoby, które wyrządziły wiele, wiele, wiele zła. Każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna, każdą sprawę należy
indywidualnie badać, weryfikować, oceniać, próbować dochodzić do innych źródeł na ten temat, aby wyrobić sobie bliskie prawdy zdanie na ten temat. Dane zbierane przez nasze służby były przekazywane do Moskwy. Nie tworzymy dodatkowych akt, nie ukrywamy przed nim nic, chociaż takie zarzuty też się pojawiają. Po prostu nie udostępniamy coś, o czym sami jeszcze nie wiemy. Po prostu jeszcze nie odnaleźliśmy do tego czasu. I rzeczywiście pewne ciekawostki znajdują się aż po dziś dzień. Zbliżamy się do czegoś, co zakładał plan prezesa Kurtyki. Spisania wszystkich materiałów operacyjnych wytworzonych przez PRL-owskie służby. Janusz Kurtyka był dyrektorem krakowskiego oddziału IPN-u i dał się tam poznać jako właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wielka wiedza historyczna od wieków średnich aż po czasy współczesne, błyskotliwość, odwaga i pracowitość sprawiały, że wygrywał z konkurencją. Miłośnik Polski, żołnierzy niezłomnych, zwycięskiej idei Józefa Piłsudskiego, znał swoje cele i ogrom pracy do wykonania. Jednym z pierwszych działań dyrektora Kurtyki, ówczesnego dyrektora Kurtyki, na przykład było w Krakowie przejęcie natychmiast archiwum Urzędu Ochrony Państwa dotyczące tego okresu, kiedy wszyscy mówili, a gdzie wy to sobie weźmiecie, bo całe biura Instytutu Pamięci Narodowej w owym czasie miały jakieś 100, może 120 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast tam było parę kilometrów półki do zabrania. I do legendy oddziału krakowskiego przeszedł tak zwany fitness, kiedy wszyscy pracownicy, jacy byli, spędzali pół dnia w podziemiach na Mogilskiej, pakując to archiwum UOP-u na ciężarówkę, która pod konwojem antyterrorystów, budząc grozę na ulicach, opancerzone wozy, chłopcy w kominiarkach z pistoletami maszynowymi w ręku, gnała do Rzeszowa. Dlatego, że oddział rzeszowski miał budynek, w którym to można było przechować. I takich fitnessów było parę, dopóki nie wyczyściliśmy archiwum Urzędu Ochrony Państwa do ostatniego papierka, który IPN-owi przekazano. No a później, kiedy powstało archiwum IPN-u w Wieliczce, był ciąg dalszy fitnessu, dokładnie w takiej samej scenerii. Przyjeżdżały konwoje do Wieliczki i te papiery trzeba było w Wieliczce rozładować i poustawiać na półkach. Swoją energią, swoim zapałem, mądrym zapałem, bo to nie był zapał ćmy, która leci do świeczki, pociągał za sobą ludzi po prostu. Miło się dla niego pracowało, oprócz tego, że utarło się mówić, że to zaszczyt był pracować z nim. To była oprócz tego przyjemność. Męcząca, ale przyjemność. Ci ludzie, których on zgromadził, najczęściej młodzi historycy wokół zeszytów historycznych WiN-u, potem zostali pracownikami IPN-u. I to dotyczy zarówno Krakowa, jak i innych oddziałów. To był oczywiście dobór taki w pewnym sensie naturalny. On zawsze podkreślał, że Instytut Pamięci Narodowej to jest instytucja, która ma służyć państwu polskiemu. Oczywiście w najszerszym tego słowa znaczeniu. Ona ma służyć państwu, ona ma służyć narodowi. Ja na pewno nie jestem politykiem i z całą pewnością Instytut Pamięci Narodowej nie działa na korzyść żadnej opcji politycznej. No, Janusz był zawsze odważny, ja go znam z lat 80., więc jak wybuchł stan wojenny, był jednym z pierwszych, którzy zeszli do podziemia w strukturach studenckich, także on zawsze był człowiekiem odważnym. Mieliśmy dwójkę historyków w grupie, profesor Andrzej Nowak, no i był Janusz Kurtyka, więc można było się na czymś oprzeć. Mieliśmy jakąś pewne odniesienie, tradycję. Myślę, że działania Instytutu Pamięci Narodowej na rzecz przypomnienia bohaterów, którzy zwłaszcza w ostatnich 70 latach służyli tej sprawie Polski, są konieczne, ale na pewno są tylko jednym z odcinków tego, co można by nazwać pracą nad przeżyciem Polski.
nie nazwałbym tego inaczej już, bardziej ambitnie. Ale może przeżycie Polski to nie jest takie nieambitne zadanie. Przeżycie Polski, która potrzebuje Polaków, potrzebuje ludzi, którzy wiedzą, po co jest ta wspólnota i wiedzą, że jest sens dla niej coś robić, a wiedzą to między innymi przez pamięć o tych, którzy nie tylko to wiedzieli, ale instynktownie nawet dawali świadectwo tej świadomości, prawda, że bycie Polakiem to jest coś wspaniałego. Chcieliśmy, żeby mieć do siebie 100% zaufanie. I żeby to wzmocnić, zaproponowaliśmy, znaczy ja poprosiłem historyków, żeby opracowali tekst Roty Przysięgi na wzór Przysięgi Armii Krajowej. Janusz Kurtyka właśnie przyniósł taki tekst na któreś z pierwszych spotkań na początku 1982 roku. To był moment, który jak nawet wspominam teraz, to wywołuje drżenie, bo to był całkiem serio młodzi bardzo ludzie, studenci w jakimś mrocznym pomieszczeniu w konspiracji wobec siebie wypowiadają słowa przysięgi. Ja od nich, od 2-3 lata młodszych ode mnie zaledwie ludzi, odbieram przysięgę bronić honoru naszej ojczyzny, Polski, aż do ofiary życia. A dzisiaj to brzmi na ogół patetycznie, śmiesznie, puste słowa. Jak mówił Herbert, na scenę wychodzi facet w pełnej zbroi i otrzymuje oczywiście huragan śmiechu. No trudno spodziewać się oklasków. Instytut Pamięci Narodowej ma odkryć, opracować i pokazać Polakom, ale nie tylko Polakom, prawdziwą historię drugiej Polski drugiej połowy XX wieku. Prawdziwą, pełną historię, pełną panoramę historii, pełną panoramę dziejów Polaków od 1939 roku, począwszy po 1990 rok. I w tym słowie pełny, prawdziwy, rzetelny, jeszcze dodałbym, i uczciwy obraz, zawiera się właściwie ta misja, którą Janusz wyznaczył. On stawiał nacisk przede wszystkim na te pojęcia. Rzetelność, dokładność i pełna prawda. Ale mi się wydaje, że ta wizja Janusza szła dalej. On uważał, że Polska nie posiada polityki historycznej, że dzisiejszy świat, w którym kraje ościenne posiadają taką politykę, jak Rosja czy Niemcy, Polska jej nie posiadała. Przez pewien czas, w czasie prezydentury Kaczyńskiego, próbowało tą politykę tworzyć na nowo. Instytut Pamięci Narodowej na pewno nie da się wmanipulować w bieżące polemiki polityczne. My uprawiamy tylko i wyłącznie badania historyczne, uprawiamy działalność edukacyjną wynikającą z tych badań oraz naszym obowiązkiem jest udostępnienie do korzystania z archiwów. Z całą zatem pewnością Instytut nie będzie uczestniczył w bieżących, namiętnych oczywiście, polemikach politycznych. Natomiast Instytut jest zobowiązany do tego, żeby podejmować najtrudniejsze problemy polskiej historii najnowszej. No i oczywiście będziemy to robić. Było bardzo trudno. Nie ma chyba takiej drugiej instytucji w Polsce, która by budziła tyle emocji. Na moich oczach ten instytut przestaje być Instytutem Pamięci Narodowej, a staje się Instytutem Kłamstwa Narodowego. W wywiadzie dla Polska The Times prezes IPN-u powiedział bowiem, że pan Kwaśniewski był komunistycznym aparatczykiem. Janusz Kurtyka jednocześnie stwierdził, w latach 1983-89 był rejestrowany przez bezpiekę jako TW Alek przez Departament II i III MSW. Według szefa IPN-u to tylko część niechlubnej karty Aleksandra Kwaśniewskiego. Był częścią systemu, który Polaków niewolił, że był członkiem ścisłego kierownictwa państwa komunistycznego. Kiedy on powiedział coś na Instytut, a ten mu natychmiast odpłaca takim ruchem. A więc widać, jaka tam główna żeria pracuje, jacy niepoważni ludzie w tym Instytucie mają coś do powiedzenia. Trzeba nad tą instytucją znacznie spokojniej, trzeba zrobić wszystko, żeby ta instytucja nie miała takich znamion politycznych. To bardzo zła instytucja, instytucja polityczna, niszcząca ludzi, niszcząca kariery bezzasadnie. Jest to absolutnie instytucja, która traci pieniądze podatników. Trzeba położyć tamę bezkarnemu opluwaniu ludzi zasłużonych do Polski jak Lech Wałęsa i niszczenia polskiej historii, fałszowania historii.
Strach przed własną przeszłością. Strach przed prawdą. Źródeł należy szukać w historii Polski ostatniego półwiecza. To, co przyświecało też Januszowi, to kwestia niezgadzania się na bezprawie. Bezprawie PRL-u. Dlatego też sprawcy stanu wojennego stanęli przed sądem. Żaden funkcjonariusz tamtego reżimu nie powinien chodzić bezkarnie, jeżeli dopuścił się przestępstwa. Tych postępowań od 2000 roku było 10 tysięcy. To są wydarzenia radomskie, to jest związek przestępczy w MSW, zabójstwa księży, to są kwestie dotyczące, tak jak wspominałem, internowań, ale szereg zbrodni haniebnych. To jest student krakowski Pyjas, to jest Przemyk w Warszawie, wiele osób. Ale nie tylko to, to jest prowokacja na ulicy Chłodnej, zresztą tam postawione zostały zarzuty funkcjonariuszom. Tych spraw jest bardzo dużo. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski złożył kasację w sprawie pobicia Przemyka do Sądu Najwyższego i też ta sprawa została umorzona z uwagi na przedawnienie, więc to jest kwestia ścigania się bardzo często z czasem. Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, że pewna kategoria zbrodni komunistycznych uległa przedawnieniu. Mogę zapewnić, że ja walczyłem do końca, bo jeszcze w tym roku składałem kasację od pewnych orzeczeń, one zostały oddalone. Gdzie te 20 lat? Dla mnie osobiście zawsze jest pytaniem retorycznym, dlaczego nie można było na początku lat 90. na przykład w pełni rozliczyć tych, którzy byli odpowiedzialni za to, a przecież już można było. Pamiętamy, jakie kalumnie, oszczerstwa rzucano na rzecznika interesu publicznego, sędziego Bogusława Nizieńskiego, który pierwszy odkrywał prawdę o prominentnych władcach III Rzeczypospolitej. Od 2007 roku lustracją zajmuje się jeden z pionów Instytutu Pamięci Narodowej. Ale i tak na końcu wszystko rozbija się o sądy w Polsce, o ludzi wymiaru sprawiedliwości. Udało się nam zweryfikować prawdziwość kilkunastu, ponad 20 tysięcy oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby zobligowane do składania oświadczeń lustracyjnych. Ten katalog jest bardzo szeroki. Zaczyna się osobą od prezydenta Rzeczpospolitej, kończy na wójcie gminy, prawda? Jak już wspomniałem, jest tych oświadczeń w tym momencie do zweryfikowania około 150 tysięcy. Musimy wykazać w naszej pracy, że nie tylko był osobą zarejestrowaną, ale że faktycznie współpracował. Orzeczenie sądowe nie zamyka drogi do poszukiwań naukowych. Na szczęście jeszcze nie mamy jakiegoś sądowego zakazu zajmowania się sprawą Wałęsy czy kogokolwiek innego, prawda? My często w pracy naszego biura spotykamy się z adnotacjami o wybrakowaniu we własnym zakresie. To jest cytat, prawda, z kart ewidencyjnych, czy o zniszczeniu datowane na 88, 89, 90, jeszcze przed uchwaleniem ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, która rozwiązywała Służbę Bezpieczeństwa. To, że osoba lustrowana wcześniej przestępca kłamie, to jest dla mnie oczywiste. No. Oczekiwać od niej czegoś takiego, jakiejś refleksji, że powie prawdę, to jest tak jakby, nie wiem, domagać się, żeby woda była sucha. No. Co udało się zrobić, czego nikt i nic nie będzie w stanie zniszczyć? Janusz Kurtyka, gdy zostawał prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w styczniu 2006 roku, ja zostałem dyrektorem Biura Edukacji Publicznej i byliśmy świadomi od początku, że stanęliśmy wobec bardzo ważnego wyzwania, przed którym nie ma ucieczki.
Autorzy tej publikacji sugerują, że Lech Wałęsa i tajny współpracownik SB o pseudonimie Bolek to jedna i ta sama osoba. W zbiorach Instytutu są dokumenty świadczące o tym, że na początku lat 70. TW Bolek dokładnie informował o tym, co dzieje się na wydziale W4 Stoczni Gdańskiej. To wszystko w książce jest zawarte. To znaczy zawarta jest zarówno odpowiedź na pytanie, jak głęboka była ta współpraca lat 70. i odpowiedź na pytanie, dlaczego więcej powiedzieć nie możemy jako historycy. Ano nie możemy dlatego, że w latach 90. doszło bez wątpienia do zniszczenia dokumentów ewidentnie wagi państwowej i wagi historycznej, które no już bezpowrotnie zostały utracone i uniemożliwiają pełniejsze zbadanie tego ważnego tematu badawczego. Ja nie patrzyłem, co brałem i nie patrzyłem, co oddawałem. Jeżeli ta książka spełnia wszystkie standardy, jest owocem ciężkiej pracy, kilkuletniej pracy autorów, nie ma żadnych powodów, żeby taką książkę zablokować. Kiedy Janusz Kurtyka został prezesem, wydawnictwo to stało się najpotężniejszym naukowym edytorem prac, zarówno monograficznych, jak i źródłowych. Do roku 2005 włącznie wydawaliśmy około 30 kilku tytułów. Od roku 2006, 2007, 2008 aż do 2009 roku od 100 kilkudziesięciu do 200. Bardzo ważnymi projektami ogólnopolskimi są między innymi takie, które noszą pewien wspólny tytuł, to znaczy SB wobec. I tu na przykład środowisk twórczych, dziennikarzy, naukowców. Są również projekty bardzo istotne drugowojenne, dotyczące Polaków ratujących Żydów, dotyczące strat osobowych pod okupacją niemiecką. Jak sądzę, były takie dwa główne nurty, wątki pojawiające się w wielu publikacjach. Pierwszy z tych nurtów to były publikacje poświęcone próbie zrozumienia, czym był aparat bezpieczeństwa w powojennej Polsce, jak on funkcjonował, jakie były jego struktury, kto w nim pracował. A drugi z tych wiodących wątków to jest oczywiście opór, sprzeciw przeciwko systemowi komunistycznemu i tutaj dzieje zarówno podziemia niepodległościowego, jak i różnych struktur opozycyjnych i wreszcie ostatnie dwa lata pod szczególnym naciskiem dziejów Solidarności. Temat, który żeśmy zafundowali opinii publicznej ewidentnie z rozmysłem, to jest właśnie cykl wystaw Twarze Bezpieki. Nie było chyba ani jednej z tych wystaw, które by nie odbiły się echem i to echem również takim typowym dla działalności nieznanych sprawców. Mówiłam, że musimy wyjść z tym wszystkim do społeczeństwa. No i prezes jako naukowiec to rozumiał. Ja pamiętam, jakie myśmy mieli tutaj trudności, żeby przekonać naukowców, że ich praca, oczywiście ich książki, to jest bardzo ważne, ale nie można się zamknąć z tymi książkami w czterech ścianach, w bibliotece, tylko trzeba ten cały dorobek przekazać społeczeństwu. To, co tutaj nagle się stało, to znaczy zdynamizowanie pracy, rajty, konkursy, warsztaty, promocje, akcje nasze informacyjne w tramwajach, billboardy, dodatki do gazet. Nagle Instytut żył. W 2008 roku w jesieniu prezentowałem wspólnie z panem prezesem i dziećmi rotmistrza Witolda Pileckiego album, który został właśnie jemu poświęcony. Album jest wydany w dwóch językach, po polsku i po angielsku. Po prezentacji tego albumu otworzyliśmy również w polskim przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej wystawę poświęconą panu rotmistrzowi. Także to można powiedzieć, że wówczas IPN zorganizował w Brukseli takie święto Witolda Pileckiego. Głosowana była propozycja, aby dzień śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, 25 maja, był dniem walki z dwoma totalitaryzmami. Jakimś było dla nas ogromnym zaskoczeniem, że przeciwko tej kandydaturze Witolda Pileckiego, który miał być symbolem tej walki, zagłosowali europosłowie PO. Prezes, który siedział koło mnie, mówi: to co, to może byśmy teraz wspólnie przygotowali album o generale Okulickim.
No, mnie wbiło w krzesło, no pewnie, no przecież to ostatni dowódca najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. I właśnie ta malutka, wydana w 1989 roku książka generał Leopold Okulicki Niedźwiadek, to był punkt wyjścia. Ten tekst, który prezes napisał przed 1989 rokiem. Czy udaje się docierać do wsi, osad, dalekich od wielkich miast i odkrywać prawdę o ludziach? Tak mało wiemy o tych najohydniejszych zbrodniach popełnianych na zwykłych żołnierzach, patriotycznych rodzinach, prawych ludziach, po których często ślad zaginął, a najbliżsi milczeli przez całe dziesięciolecia. Obraz, jaki się rysuje w kontaktach z tak zwaną prowincją, jest niezwykle smutny. Są takie tereny, gdzie ta elita intelektualna została de facto wyniszczona doszczętu. I na miejsce społeczności niegdyś niezwykle patriotycznych, które poniosły kolosalne ofiary w walce o Polskę, zostało stworzone nowe społeczeństwo socjalistyczne, które się do dzisiaj doskonale ma i to ono wskazuje, co jest dobre, co złe. Jeżeli mamy udowodnione na podstawie dokumentacji sprawstwo dokonania danych zbrodni, to jest to oczywiste, że podajemy nazwiska zarówno katów, jak i ofiar. No to byli funkcjonariusze państwowi, którzy dokonywali owych zbrodni, służąc ówczesnemu państwu. Budując owe społeczeństwo, nazwę je umownie socjalistyczne, czyli takie, którego świadomość została kompletnie przeformowana, częścią tej społeczności są rodziny, które poniosły kiedyś ofiary na rzecz niepodległości. To są rodziny, którym zrobiono wodę z mózgu. To jest wielki dramat, ponieważ to nie jest tak, że na miejsce społeczności A część wybito i sprowadzono ludzi z innego terenu. Nie, to jest cały czas ta sama społeczność, która kiedyś popierała w sposób masowy organizacje niepodległościowe, a komunistów w sposób zerowy. A teraz mówi o tych komunistach jako o bohaterach, a o swoich bohaterach mówi jako o bandytach. To jest wielki dramat. Staramy się pokazać tym ludziom, że no kiedyś była inna strona ich, że kiedyś patrzyli na to w sposób właściwy, a przez kilkadziesiąt lat o tym zapomnieli. Nie wolno zapominać o pradawnych ziemiach polskich i ludziach, którzy o tę polskość na ziemiach kresowych walczyli najdzielniej. Ja od lat prowadzę badania nad dziejami Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. Wspólnie z Tomaszem Łabuszewskim zajmujemy się brygadami wileńskimi, zwłaszcza tymi, które po wojnie były odtworzone i działały na terenie Polski w jej dzisiejszych granicach, brygadami spod znaku majora Łupaszki. Udało nam się uruchomić cykl wydawniczy. Nazwaliśmy go Dopalanie Kresów. I robimy, co możemy. To jest tak jak z walką prezesa Kurtyki o przywracanie dobrej pamięci o żołnierzach wyklętych. Instytut Pamięci Narodowej jest w takiej sytuacji bardzo specyficznej. Oczywiście Instytut mógłby udawać, że pracuje, mógłby udawać, że wypełnia zobowiązania ustawowe, zajmować się tematami bezpiecznymi i wszyscy być może byliby z tego zadowoleni. Ja jednak uważam, że Instytut Pamięci Narodowej po to został powołany przez polski parlament, żeby wyjaśniać najtrudniejsze sprawy polskiej przeszłości. Został powołany również po to, żeby zrobić wszystko, aby dokumentacja okresu reżimu totalitarnego znalazła się w jak najszerszym wykorzystaniu w debacie publicznej. Profesor Kurtyka co jakiś czas padał tutaj do nas, patrzył, jak posuwają się prace tutaj w czytelni. Wystarczył jakiś tam uśmiech, gest i wiedziałem, prawda, że to już jest zrobione dobrze. To jest ostatnia książka, jaka była promowana przez profesora Kurtykę, Zbrodnia katyńska. Książka była promowana 6 kwietnia 2010 roku, natomiast tragedia, prawda, pod Smoleńskiem była 10 kwietnia 2010 roku. Jest to ostatnia książka, jaką profesor promował. Polskie śledztwo katyńskie trwa i będzie trwało, dlatego że jest to potrzebne i korzystne dla naszego państwa. W ramach tego śledztwa będziemy gromadzili dokumentację archiwalną dotyczącą zbrodni katyńskiej, jednak należy jasno powiedzieć, przełom będzie możliwy wtedy, kiedy strona rosyjska
odtajni materiały rosyjskiego śledztwa katyńskiego, odtajni akt umorzenia śledztwa katyńskiego oraz, wciąż mamy na to nadzieję, nasi partnerzy rosyjscy umożliwią głębokie kwerendy dotyczące zbrodni katyńskiej w archiwach rosyjskich. 10 kwietnia 2010 roku. Tragedia niepojęta. Trudna do ogarnięcia umysłem ludzkim. Zginęli wszyscy, którzy pojechali z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim do Katynia oddać hołd polskim przedwojennym oficerom zamordowanym z nienawiści do Polski. Zginął prezes IPN-u Janusz Kurtyka. Człowiek naprawdę głęboko ideowy, wierzący w to, co robił. To budziło kontrowersje, budziło ataki. One są wszystkie już teraz nieważne. Naprawdę zostawił po sobie bardzo wiele i w różnych wymiarach. Jako szef był bardzo dobrym szefem, bardzo energicznym, dbał o firmę. No, mi się bardzo dobrze współpracowało. No, ciężko mi jest jeszcze mówić po prostu. Wielki wyłom, za którym zresztą ciężko rozmawiać. No. Janusz jest taką kwintesencją, takim obrazem osoby, która może łączyć normalne, energiczne życie, jednocześnie z takim poczuciem, że są rzeczy najważniejsze. I to takie właśnie, dla których nawet zginąć można i warto. Teraz, kiedy o nim mówię, to mówię często i te wypowiedzi są pełne patosu. Ja wiem, że on tego nie znosił, ale ja po prostu nie umiem inaczej rozmawiać, choć na co dzień pracowaliśmy 9 lat ze sobą. To były bardzo konkretne rozmowy, bardzo twórcze, bardzo merytoryczne, ale bardzo zasadnicze. Ja pamiętam na początku, jak przychodziłam jeszcze w Krakowie do niego i ja jako polonistka zawsze chciałam się tak rozwinąć, opowiedzieć kwieciście, przekazać swoje idee i myślenie. I prezes tak patrzył i w pewnym momencie mówił, ale czy mogłaby pani przejść do meritum sprawy? I ja się tego od niego nauczyłam, tego konkretu, ale tak na początku to nie było takie proste. Był niesamowitym szefem. Prezes zarażał swoim podejściem do świata, swoim systemem wartości. Przywracanie prawdy, bezkompromisowość w przywracaniu pamięci historycznej. No i przede wszystkim badania naukowe, które tak naprawdę zmienią optykę w polityce, w przestrzeni społecznej. Ostatnie dni w marcu, one głównie koncentrowały się na zmianach ustawy. Prezes codziennie był w Senacie, wcześniej w Sejmie, to były komisje wielogodzinne. Ale on oczywiście mówił, że tak, tu jest źle, zwraca uwagę bardzo merytorycznie. To nie było tak, że to były jakieś takie ostre protesty i mówienie, że nie, bo nie, tylko wszystkie uwagi kierowane były bardzo merytorycznie i myśmy rozmawiali oczywiście, co dalej, ale wtedy padało, my pracujemy do końca. Najwięcej wymagało od siebie. Kiedy przyszło mi umówić jakieś spotkanie albo zreferować jakąś sprawę i widziałem, że jest to kolejny projekt, który zaangażuje kolejne kilkanaście osób, a czasami wszystkie oddziały w całej Polsce Instytutu. Kiedy inni łapali się za głowę i mówili, już dosyć, już wystarczy, wiedziałem, że szef powie, ok, bierzemy to, robimy to. Często nasz zespół zostawał po godzinach i nie myśleliśmy o tym, że zostajemy tutaj, prawda, bo każdy ma jakąś rodzinę, dom i tak dalej. Zostawaliśmy, bo było warto, bo chcieliśmy. Było czasami ciężko, ale jak mówię, to była ciężka praca, ale to był szacunek do wszystkich pracowników, naprawdę. Szanował wszystkich. Pracę kończyliśmy o 22, o 21. O 23:00 i człowiek wracał do domu tylko się przespać ze świadomością, że rano o 7:00 musi być z powrotem.
Brakuje tych, nie wierzyłem w to, że kiedykolwiek to powiem, ale brakuje tych telefonów o 1:30 w nocy. Janusz był postacią wyjątkową, dlatego że łączył w sobie cechy, które rzadko kiedy chodzą w parze. To znaczy z jednej strony był znakomitym naukowcem, ale z drugiej strony był świetnym organizatorem. Potrafił nie tylko zarządzać ludźmi, ale również miał w sobie ten żar, który pozwalał zarażać ich swoją pasją, który pozwalał na to, że angażowali się oni w realizowanie tych celów, które jemu były bliskie. Z punktu widzenia naszej aktywności, czyli i IPN-owskiej, i WIN-owskiej, tym naszym najbliższym celem było to, aby przypomnieć, przywrócić do ludzkiej pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego. Aby sprawić, by ta ofiara, którą oni ponieśli, najczęściej ofiara życia, nie poszła na marne. Żeby można było powiedzieć, że choć oni wolnej Polski nie dotrwali, to ta wolna Polska dzięki nim zaistniała. Ideowym, twardym i wymagającym. Ideowym, bo był rasowym historykiem właśnie. Żaden fakt nie może zostać ukryty. Twardy, bo jak pani wie, pokazywanie tych faktów nie było dla niego miłe, przynajmniej ze względu na reakcję części opinii publicznej i mediów. Wymagającym? Jeżeli o godzinie 2 w nocy dzwonił mój telefon i wyciągał mnie spod kołdry, to miałem 99% pewności, że to jest telefon od Janusza. I jakakolwiek moja uwaga, że jest to 2 w nocy, skończy się ripostą. Ja nie śpię, ty też nie musisz. Zabrakło lidera, zabrakło kogoś, kto nie tylko potrafił wskazać bardzo wyrazisty cel, bo ten cel jest, ale zabrakło kogoś, kto potrafił zadbać o to, by ten cel dało się realizować. Kogoś, kto miał niezwykłą determinację w doprowadzeniu rozpoczętych spraw do końca. Kto pomagał na każdym etapie realizowania czy procesu badawczego, czy jakiejś działalności organizacyjnej i był w stanie zawsze zadzwonić z dobrym słowem, z dobrą radą i zawsze pomóc, czy to w pracy naukowej, czy w jakiejś działalności organizacyjnej, czy edukacyjnej, którą w IPN-ie realizowaliśmy. Warto pamiętać, że był to człowiek, który był o tyle wyjątkowy, że chociaż był prezesem instytucji zatrudniającej niemal 2000 ludzi, to on miał świadomość tego, co robił niemal każdy. On potrafił zadzwonić do szeregowego pracownika gdzieś w oddziale i zapytać, jak idzie praca nad książką. On wiedział, jak idzie postęp porządkowania poszczególnych archiwów w oddziałach. Wiedział, czym się ludzie zajmują, o czym piszą i o czym będą pisali w najbliższej przyszłości. W dużej mierze też dzięki temu, że on te badania inspirował. To znaczy, widać bardzo wyraźnie zmianę jakościową w Instytucie po objęciu prezesury przez Janusza Kurtykę. To znaczy, od 2005 roku ta skala podejmowanych badań, przedsięwzięć naukowych jest zdecydowanie większa. To, że potrafi łączyć te dwie rzeczy, to znaczy pasję naukowca, powiedziałbym wściekłą pasję naukowca, dzięki której można stać się naprawdę wybitnym, wielkim uczonym, a Janusz takim był w swojej dziedzinie, w mediewistyce. Właśnie z pasją człowieka, który przeżywa historię dziejącą się w jego czasie i chce w niej uczestniczyć, chce ją kształtować w taki sposób, żeby ona się nie rozpadła na kawałki, nie oderwała się od sieciecha, choć to może brzmi abstrakcyjnie, toporczyków od tych, którzy zdobywali Smoleńsk w 1404 roku, ale żeby połączyć ich z tymi, którzy pod Smoleńskiem znaleźli się w 1940. No i to pewnie zaprowadziło Janusza w końcu pod Smoleńsk w 2010. Najbardziej wspólną cechą, która łączyła prezesa i jego najbliższych współpracowników na różnym szczeblu, było chyba przekonanie o tym, jakiego zła doznała Polska przez 50 lat powojennej historii. Prezes to bardzo często podkreślał, na przykład w wystąpieniu w Senacie, kiedy prezentowaliśmy album o rotmistrzu Pileckim. Zło, które narosło przez 50 lat, trzeba po prostu przez 50, a może więcej lat wykorzeniać, wyrywać. Czasami może nawet wypalać. Jeżeli Janusz Kurtyka byłby człowiekiem wahającym się,
tchórzliwym czy oddalającym odpowiedzialność, to w ogóle nie mógłby być prezesem takiej instytucji. Instytut Pamięci Narodowej bowiem to jest taka struktura i taka instytucja, która będzie dobrze prowadzona tylko i wyłącznie wówczas, kiedy na czele tego będzie stał człowiek odważny, uczciwy i błyskotliwy. Jeżeli zabraknie któregokolwiek z tych elementów, to ten instytut pada. A jednak są ludzie, których bardzo trudno zastąpić. Janusz Kurtyka dał świadectwo, któremu nie sposób się oprzeć. Zapisał karty, których nie da się wymazać. Od nas zależy, czy życie, pasje, umiłowanie i praca dla Polski tych, co zginęli, nie pójdzie na marne.